Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj tak z podłogi się z wami witam i w takim mega minimalistycznym makijażu, dlatego że nadal mam coś z okiem, mówiłam wam ostatnio na Instastory, ale niestety makijaż nagrywać nie mogę, bo coś mi się na oku pojawiło, także w ogóle okolicy wokół oka nie maluję. Nałożyłam sobie tylko trochę korektora i tam brwi. Ale dzisiaj za to chciałabym bardzo nagrać film, który makijażu ode mnie nie wymaga i będzie to przegląd palet. Przegląd palet cieni, ponieważ zbierałam się z porządkami w nich już od dłuższego czasu i stwierdziłam, że jest to dobra okazja, aby po prostu taki odcinek dla was nagrać. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Poprzednie odcinki, jak co jakiś czas cyklicznie nagrywałam, bardzo wam się podobały. Sprawdzałam, że około rok temu, trochę ponad rok temu nagrywałam taki odcinek i miałam ponad 120 palet. Tam trochę się pozbyłam, ale nadal było ich mega dużo. Podejrzewam, że teraz dużo mniej ich nie ma, jak nie jest ich więcej, na końcu je policzę i zobaczymy. Ale no, na pewno jest ich bardzo dużo. W każdym razie dzisiaj chciałabym się po prostu pozbyć, odłożyć trochę, które po prostu oddam, ewentualnie jak były, nie wiem, może teraz, bo zdarzają się takie, no to może po prostu komuś sprzedam, jak kupowałam je i no, może komuś z was się przydadzą po niższej cenie, po prostu będzie można je kupić u mnie na Vinted. Natomiast większość z nich po prostu oddam, także myślę, że tutaj wiele osób sobie skorzysta, ale zacznijmy od przeglądu szybkiego takich palet, które stoją tutaj u mnie na toaletce i w takim stojaczku, ten stojak jest... wszystko mi ucieka teraz. Ten stojak jest z TK Maxa i stoją w nim palety, których używam najczęściej, takie moje ulubione. Także może was to zainteresuje. Na początek taka mała paletka z Anastazji, to jest Soft Glam, taka Soft Glam właściwie 2, czyli miniaturka palety Soft Glam. Bardzo lubię oryginał i tutaj mamy taką miniaturkę, która idealnie się sprawdza w podróże albo dla osób, które po prostu wszystkich tych cieni by nie używały. Myślę, że te są tak bardzo użytkowe, że fajnie jest taką paletkę mieć. Tutaj dwie palety, jedna do makijażu twarzy, druga do makijażu oka i to są palety Agnieszki Dim we współpracy z Glam Shopem. Bardzo lubię herbaciana róża i naturalny kontur. Także herbaciana róża bardzo często używałam do oka. Muszę sobie tutaj już trochę zminimalizować ilość tych palet, bo już mi się nie mieszczą. Natomiast właśnie to jest paleta, po którą bardzo często sięgam. I naturalny kontur, czyli paletka do twarzy. Widać i w jednej i w drugiej, że tutaj powydłubywane jest trochę. Także te palety bardzo lubię. Oczywiście tutaj też znalazły się moje własne paletki, które są już wydziubane. Tutaj tak, upadła mi i niestety rozświetlacz częściowo się potłukł. Już dużo i tak było zużyte. Zobaczcie, jaka zmaltretowana ta moja paletka do makijażu twarzy, ale no wiadomo, że uwielbiam ją i to jest paleta, po którą przez długi czas sięgam najczęściej. Muszę sobie właśnie ją wyłożyć znowu tak na widok, bo trochę o niej zapomniałam. Tutaj nie będę ukrywała, mimo że ją uwielbiam. No i moja paleta do makijażu oka również widać, że tutaj zmaltretowana. Także to nawet tak sentymentalnie sobie stoi na wierzchu. Dalej mam paletkę Beloved od Maxmo, czyli marki Andider. Bardzo, bardzo ją lubię, zwłaszcza wiosną, takie brzoskwinie, neutralne odcienie również. To prawda, tych takich najbardziej intensywnych rzadko używam, ale bardzo lubię tą paletę, jest naprawdę fajna. Błyski są świetne i teraz również z tej samej marki jedna z moich ostatnich ulubionych palet na co dzień to Nude Fantasy. No, cudne są te odcienie. Bardzo, bardzo użytkowa paleta. I dalej lecimy, kolejna paleta tej samej marki, to Foxy Lady. Naprawdę polubiłam się z Maxmo, świetna jakość. Tutaj wow, jaka brudna jest ta paleta, wybaczcie, ale faktycznie nie czyściłam tych palet od dłuższego czasu, a używam cały czas, także no tak to wygląda. No i kolejne moje palety, które uwielbiam, czyli Too Faced Born This Way The Natural Nudes. Neutralna paletka, którą też często ze sobą gdzieś zabieram i wszystkich tych cieni używam. I kolejna neutralna paleta, chyba taka moja ulubiona z tych wszystkich neutralnych, to jest Bohemia z Glam Shopu, oczywiście we współpracy z Zuzią na Make Up Bella. No kocham, po prostu uwielbiam, także wszystkie te palety z czystym sumieniem wam polecam, ja uwielbiam i to są właśnie takie, których używam najczęściej. No i teraz przechodzimy do takiej górki palet, która również stoi na wierzchu, tam u góry mam taki organizer, w którym trzymam sobie różne kosmetyki,
które teoretycznie chciałabym mieć pod ręką, ale chciałam mieć je pod ręką już dawno temu i teraz po większość z nich w ogóle nie sięgam, także muszę sobie tam znowu zrobić przegląd, ale zacznijmy właśnie od palet. Przede wszystkim mam tam wszystkie małe paletki z Huda Beauty, takie właśnie miniaturki, te Obsessions, jest ich bardzo dużo już teraz, bo było tych kolekcji mnóstwo, bo mamy tak pastele, mamy te klasyczne nude, mamy neonowe paletki, zobaczcie ile tego jest, i mamy te wszystkie haze, czyli te. No i mamy też, gdzieś jeszcze jedną mam, ale chyba ją odłożyłam do rozdania, te z Browns. Kolekcja Browns, tu mamy Toffee Brown, Chocolate Brown, jeszcze jest chyba Caramel Brown, one wszystkie są cudne. Nie będę może tutaj każdej po kolei otwierać, bo po prostu ten film trwałby strasznie długo, bo tych palet jest tyle. Natomiast tak, powiem Wam szczerze, że raczej wszystkie te schudy sobie zostawię i nadal będę je tam trzymała, dlatego że po prostu tam jest idealne miejsce właśnie na takie malutkie palety. I ja je lubię używać od czasu do czasu do jakichś takich makijaży bardziej artystycznych, na Instagram również, po prostu mam trochę sentyment też do tych palet, bo bardzo lubiłam swojego czasu te małe paletki z Huda, nadal są ok, po prostu już aż tak mega często ich nie używam, aczkolwiek lubię do nich wracać, zwłaszcza do filmików na Insta, wiem, że już też tak często aż bardzo nie nagrywam z wiadomych przyczyn, natomiast no chciałabym do tego wrócić, jak tylko będę miała więcej czasu, jeszcze przez jakiś okres, tak? Oj, bo wiadomo, że później będzie trochę ciężej. Natomiast zostawiam je i teraz mam dwie paletki marki Vav Beauty, jest to polska marka i mamy tak The City Palette, która wygląda tak, i druga paletka, którą też bardzo lubię, The Woods Palette. Przyznaję się, że też o nich trochę zapomniałam, bo używałam głównie tych, które na początku Wam pokazałam tutaj, które są z tej strony. Jakoś bardzo jasno się zrobiło. O, chyba troszkę lepiej, bo dzisiaj używam naturalnego światła. Jeszcze kędusia mi się tutaj w nogach położyła. I obie te paletki zostawię, dlatego że uważam, że po pierwsze warto wspierać polskie marki, a po drugie jak na... Ogólnie wśród polskich marek to jest świetna jakość i będę je dalej polecać. Chcę je mieć też do użytku w różnych filmach, w różnych odcinkach, także myślę, że one tutaj spokojnie sobie zostają. I mam też kilka palet Anastasii, takich dużych, które bardzo lubię. Ja wiem, że zdania są podzielone na temat również tych palet, ale tak, na początek Soft Glam, którą mówię, to jest moja ulubiona paleta Anastasii, też widać zużycie. Może to będzie dobra okazja dzisiaj, żeby poczyścić te palety przy okazji. Mamy też paletkę Amrezi, którą ja bardzo lubię. Wiem, że tutaj byli fani i może zwolennicy i przeciwnicy tej palety. Ja bardzo ją lubię ze względu na kolorystykę. To są totalnie moje kolory. Ja uwielbiam takie odcienie, także jej używam. No i mamy paletkę Sultry. Opakowania są oba piękne, takie brokatowe. I tutaj jest paleta z takimi chłodnymi odcieniami, które też bardzo lubię. Natomiast nie wiem, czy po prostu wszystkie będą tutaj na wierzchu. Później sobie to przejrzę jeszcze, co bym chciała trzymać na wierzchu, a co nie. No i jest też paleta Naughty Nude od Huda Beauty, czyli ta najnowsza z tych dużych nudziakowych. I tutaj mamy takie trochę burgundy, czerwienie, brązy. Nie jest to jakaś powalająca jakość, natomiast jest ok i myślę, że będę po nią jeszcze sięgała. Jest tego tak dużo, że teraz jak sobie przeglądam, to aż mam ochotę ponagrywać jakieś tutoriale, no ale wiadomo, na razie muszę się wstrzymać. Także przechodzimy teraz do szuflad, bo tutaj w trzech szufladach w toaletce również mam paletki i chyba ustawię Wam inny już teraz kadr, żebyście mogli razem ze mną do tych szuflad po prostu zaglądać. Będzie mi też łatwiej Wam pokazywać. No i dobrze, mamy pierwszą szufladę. Nie wiem, czy nie jesteście za blisko, czy... No, zobaczymy, czy będzie mi się dobrze pokazywało, czy nie. I tak po kolei będę wyciągać. Na początek paletka nowa polska Eveline Neon Light. Zostawiam ją. Nie będę tutaj bardzo dużo opowiadać, no bo ciężko by było. Kolejna paleta, którą użyłam chyba tylko raz na razie, ale bardzo fajnie się zapowiada i też może jeszcze w jakimś tutorialu ją użyję. I to jest paleta Affect Butterfly. Również polska marka. I tutaj mamy, uwaga, palety z The Balm, które już miałam przez długi czas później. Później ich nie miałam, potem znowu ktoś mi je przysłał i nawet zrobiłam taki film sentymentalny trochę z powrotem o The Balm, które kiedyś uwielbiałam. Natomiast ja wątpię w to, że mnie jeszcze kiedykolwiek po te palety sięgnęła, także jak coś tu jeszcze z The Balm znajdę, no to odkładam. Tutaj z brzegu mamy paletę Natasha Denona, którą ostatnio robiłam tutorial na Insta, Zendo. Naprawdę bardzo fajna jakość, świetna. Chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, czy za takie pieniądze...
O, teraz troszkę jaśniej będzie, czy tych pieniędzy jest warta, jakie kosztuje, bo kosztują te palety naprawdę niemałe pieniądze, aczkolwiek jakość jest naprawdę bardzo fajna. I lecimy dalej, paletki Nabla Cutie i powiem Wam, że jak ja bardzo lubię palety Nabli, to po te rzadko sięgam. Tutaj mamy taką koralową, a tutaj taką neutralną, natomiast dla mnie tutaj brakuje na przykład matów, także tą paletkę odkładam. Coś mi tu momentami nie ostrzy, nie wiem czy właśnie nie jest za bliski kadr, ale zobaczymy jeszcze, może za chwilę to się uspokoi. I chyba tą, to się zastanawiam, ale chyba też się odłożę, bo wątpię w to, żebym jeszcze jej użyła, tej koralowej również. Dalej mamy paletkę z Maybelline Lemonade Craze. Nie będę jej używała, więc tak szybciutko tutaj się pozbywam. Te sobie zostawię z Nabli, takie małe brokatowe, ponieważ mam bardzo mało w ogóle takich brokatowych cieni, a mogą mi się przydać do jakichś takich makijaży okazjonalnych bardziej, na przykład sylwestrowych czy świątecznych. Dalej mam paletkę z MAC-a, taką, którą sobie zostawiłam, bo mi się bardzo podobało opakowanie, ale jestem pewna, że już jej więcej nie użyję, także ją odkładam. To jest taka limitowana kolekcja. Tutaj mam pojedyncze cienie Nabli, które szczerze mówiąc muszę się zastanowić, czy będę ich używała. Jedyne, które mnie bardzo kusi, to właśnie, żeby go zostawić, to ten, czyli on się chyba nazywa Alchemy. Tak, Alchemy. To jest taki żuczek bardzo ładny, więc to jeszcze się zastanowię, odkładam w inne miejsce. Co to jest? A, tutaj kolejna z MAC-a, taka kolekcja Aladdina. Odkładam, bo nie będę na pewno już używać. Tutaj mam całą taką serię z Morphe i Jaclyn Hill. Kiedyś oni wypuścili właśnie taką wspólną kolekcję. Zobaczcie, pokażę Wam tylko te paletki. Tak wyglądają. Chyba sobie je zostawię, dlatego że również mogą mi się przydać do jakichś takich makijaży bardziej kolorowych. No zobaczę, jeszcze się zastanowię też. Ale jakiś mam taki sentyment do nich trochę. Bardzo się cieszyłam, pamiętam jak w Londynie je kupiłam, więc no nie wiem, zastanowię się. Tutaj mam paletę z Mesaudy. Też niedawno robiłam tutorial na Insta. Tak wygląda, fajna. Zostawię ją. Tutaj dalej paletki takie większe z Nabli, sporo ich jest, także kolejne Cutie, tą chyba, tak, ta jest bardzo fajna, tą lubię, także zostawię sobie, to jest Cutie, Nabla Cutie, Wildberry, także tą zostawiam, też chyba tą, bo jest taka niespotykana, mamy fajne, chłodne odcienie, także na razie sobie to się zostawię. Mesauda Red Valentine, jeszcze tych z Mesaudy aż tak bardzo dobrze nie przetestowałam, chciałabym lepiej potestować, także na razie też zostaję. I tutaj mamy Pastel Tropics z Lovely i Magda Wołosewicz. Jakość jest ok, chociaż tak jakoś mega mnie nie powala i zastanawiam się, czy ją zostawić, skoro mam już i tak te paletki pastelowe z Chudy, no nie wiem, także to też do przemyślenia jeszcze. I tutaj mam paletę właśnie z Nabli, te większe, które bardzo lubię, to jest moja ulubiona, już też powtarzałam to w poprzednim filmie, chociaż za często jej nie używam, to bardzo ją lubię, także też trochę z sentymentu przyznaję się, że ją zostawiam. Nabla Dreamy 2. Wiecie, ja bardzo dużo tych palet dostaję, także no muszę się od czasu do czasu pozbywać, bo to jest nie sposób to wszystko trzymać. Znaczy trzymać to jeszcze, ale używać, no nie jestem w stanie używać wszystkiego. Ta jest bardzo ładna, taka trochę inna niż wszystkie, także może jeszcze się zastanowię, chociaż widać, że nie używałam jej za bardzo, nie wiem, z dwa razy może jej użyłam. Nabla Dreamy, ta klasyczna, to już częściej używałam, jest bardziej taka użytkowa jak dla mnie na co dzień, także ta zostaje. Nabla Secret Palette, tutaj jeszcze nawet w tym rękawie ją mam. I jeśli chodzi o to, no to tak ona wygląda. Muszę przemyśleć te palety z Nabli, aczkolwiek podejrzewam, że większość z nich zostawię, po prostu bardzo lubię jakość Nabli. To jest jedna z moich ulubionych marek, tak Wam muszę powiedzieć szczerze, chociaż chyba mnie wykreślili z listy PR-owej, bo dawno nic nie dostałam, nawet jak jakieś nowości się pojawiały, ale oczywiście nie szkodzi, jak coś mi się bardzo spodoba, to sobie zamówię, także tutaj nie ma problemu. I tutaj mam paletkę Poison Garden, tak wygląda. Też bardzo, bardzo fajne. No i przechodzimy do palet z Chudy i z nich może czegoś się już pozbędę. Jeśli chodzi o tą Mercury Retrograde, to ona jeszcze zostanie, ponieważ no podoba mi się. Nie jest to w ogóle te duże palety Chudy, one nie mają jakiejś powalającej jakości, aczkolwiek czasami bym chciała ich w filmie używać. Też Chuda mi przysyła produkty, więc tak trochę z wdzięczności też, wiecie, mam ochotę czasami coś nagrać. Jestem bardzo wdzięczna w ogóle, jak filmy mi wysyłają kosmetyki, także chcę ich używać faktycznie i tego typu produkty też czasami to lądują w rozdanie dla Was. Ogólnie jakieś takie produkty z paczek PR, żeby też Wam trochę okazać wdzięczność. To jest paleta Desert Dust, tutaj ta, którą kupiłam sobie sama i chyba ją po prostu sprzedam, bo jej w ogóle nie używam.
mam. A tutaj mamy New Nude. I ona chyba zostanie. Jeszcze muszę sobie to przejrzeć, później na końcu Wam pokażę, które i ile palet zostawiam, znaczy nie zostawiam, tylko te, których się po prostu pozbywam. Także zaraz sobie to jeszcze przejrzę. To, no tak jak mówię, tej się pozbędę, bo jej po prostu zwyczajnie nie używam, tej Desert Dusk, także ona od razu idzie tutaj do, na bok, do odłożenia. Tutaj mamy Kat Von D, Lolita Porvida i powiem Wam, że bardzo mi się podoba ta paleta, ale w ogóle jej nie używam. W ogóle. Nie wiem, raz ją chyba użyłam do jakiegoś tutorialu i tyle. Także, no chyba muszę z nią pożegnać, mimo że mi się bardzo podoba. Tutaj mam pojedyncze cienie, znaczy nie cienie, tylko te turbopigmenty z Glam Shopu. Widzę, że jeden tutaj trochę jest poturbowany, całkowicie ten turbot. Także muszę uważać, żeby go nie potłuc bardziej. Rzadko też ich używam, ale czasami sięgam. Nie tu, tutaj. Z tą paletą też mam trochę problem, bo ona mi się bardzo podoba, ponieważ kolory, mimo że są neutralne, to są takie dosyć wyjątkowe. To chyba w ogóle cały czas ostrzyło na moją rękę, także wybaczcie, mam nadzieję, że coś widzicie. To jest paleta Lime Crime Venus XL 2. Fajne. Taki zieleni za bardzo jakoś w innych paletach. No mam w niektórych, ale rzadko się spotyka po prostu takie kolory. Nie wiem, to jeszcze przemyślę sobie. Tutaj mam kolejną paletę z Glam Shopu we współpracy z Adą Grodkowską, Drama Mama. I ona wygląda o tak. No może się przydać do jakichś takich makijaży bardziej kolorowych jeszcze. Chociaż też rzadko używam właśnie dlatego, że jest taka kolorowa, ale jakość jest super, także tutaj nie ma co gadać. Dalej Be Perfect. Jakiś czas temu też dostałam od nich tą paletkę i to jest klientel, którą uwielbiam. Jest super, naprawdę. W ogóle właśnie jak ktoś maluje klientki, to myślę, że będzie świetna, ponieważ jakość jest super i mamy pełen przekrój neutralnych barw do takich okazjonalnych makijaży. Auć, aż sobie palec przycięłam. Teraz mamy Autoportret z Glam Shopu. Piękna oprawa graficzna. I tak wygląda paleta. Używałam jej chyba dwa razy, niestety tylko. Także też tutaj muszę się zastanowić, chociaż lubię Glam Shop, także może jeszcze mi się to przyda. Zobaczymy. Dalej mamy Be Perfect Carnival XL Pro Palette i tą sobie oczywiście zostawię, bo to jest taka jedna z najbardziej, można powiedzieć, użytkowych do kolorowych makijaży palet. Także tej na pewno będę jeszcze dalej używała. I tutaj mamy kolejną kolorową, tym razem właśnie z Glam Shopu. Moim zdaniem jest świetna. Robiłam test tych palet, tej i tej Autoportret. Tak, tej też? Chyba tak. Także możecie sobie zajrzeć, jak chcecie zobaczyć. Chociaż wiem, że były różne zdania, to nie były podzielone, czy te cienie są fajne, czy nie. Natomiast u mnie się sprawdziły naprawdę bez zarzutu. Także przynajmniej te, których użyłam z tej palety. Dobra, i dalej mamy paletkę Jaclyn Hill Morphe. To jest taka pierwsza, którą stworzyła Jaclyn właśnie chyba pierwsza, tak, z Morphe. Później oni jeszcze tam tworzyli trochę tych palet. Natomiast ta jest taka bardzo klasyczna. Rzadko po nią sięgam. Więc raczej ona pójdzie już do odlotu, bo bardzo rzadko jej używam. Tutaj mamy coś z Morphe, co dosyć niedawno. Jest to stosunkowo nowa u mnie paleta. Zaraz Wam powiem, jak się nazywa. Aczkolwiek też jej za bardzo nie używam. I to jest paleta 35V. Fajna, użytkowa, ale ja jej po prostu nie używam. I tutaj jeszcze jedna paletka z Morphe 35B, bo tą pamiętam, akurat ta jest taka bardzo kolorowa, ale chyba też, nie wiem, czy nie zostawię sobie po prostu tylko tej Carnival XL Pro, no i tej z Glam Shopu, a może tą też komuś po prostu oddam, nie wiem, zobaczymy. Po prostu chyba się jej pozbędę. Także pierwsza szuflada zakończona, jest sukces. No i dobrze, lecimy z kolejną szufladą. Na początek nawet na samym wierzchu leży paleta Mio we współpracy z Vanessą, Instagram Wedding Vibes. Przepiękna paleta, bardzo ją lubię, także ta na pewno zostaje. Tutaj mamy side by side paletkę z Nabli, taką nudziakową. No nudziakowe palety ja kocham, także no sorry, ale zostaje. I tutaj mamy trochę palet z Anastazji. Powiem Wam, że na to ja nie wiem, po co ja wydałam pieniądze, bo w ogóle jej nie używałam. Także nie wiem, czy jej dawać jeszcze jakąś szansę do jakichś makijaży mocniejszych, ale ona też farbuje trochę powiekę, więc no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy będę ją zostawiała, ale wiecie, kupiłam ją, więc wydałam na nią sporo kasy i teraz się zastanawiam, czy po prostu ją sprzedać, może komuś się jeszcze przyda.
Także to do przemyślenia kwestia. Dalej mamy Norwinę, której wiele osób nie lubi. Tą starą, taką starą dobrą Norwinę, to się jako brudna. Ale ja bardzo ją lubię. Naprawdę, to jest taka też bardzo sentymentalna dla mnie paleta. Nie wiem, czy chyba jedna z pierwszych z Anastazji, które miałam i bardzo lubiłam. Tutaj widać wygniecenia w tych cieniach. Nie jest jakoś tak zmasakrowana, co prawda. Aczkolwiek bardzo dużo jej używałam z swojego czasu. Jeśli oglądaliście mnie jeszcze w Londynie, to wiecie. Także ją sobie zostawię. Tutaj mamy Rivierę. Jakoś powiem Wam, że te palety Anastazji już mnie aż tak bardzo do siebie nie przekonują. W ogóle zobaczcie, co mi się dzieje z opakowaniami. Za tyle kasy? No trochę słabo. Także tutaj też muszę się zastanowić, czy to wszystko będę zostawiać. Modern Renaissance to jest chyba pierwsza, którą miałam. I ta jest mega sentymentalna. To jest paleta, którą bardzo lubiłam, więc tą akurat chyba zostawię. Dalej mamy Subculture, która jest najsłabszą paletą Anastazji, natomiast ma chyba najciekawsze jak dla mnie odcienie, ponieważ jest to coś takiego innego, wyjątkowego, ale jeśli chodzi o jakość, no to faktycznie jest najsłabsza. Nie wiem, wiecie co, no tak jak mówię, później Wam pokażę, co odłożyłam, zastanowię się. Tutaj mamy paletę ze Stella Adler, której w ogóle nie używam, Pure Envy, także ta na pewno idzie do odłożenia. Paletka Maxmo, taka do przechowywania cieni, także te cienie zostają. Mówiłam Wam, że Maxmo bardzo lubię. Tutaj mam cały przekrój paletek z Huda Beauty, tych Obsessions, jeszcze więcej, czyli te takie klasyczne, które były jako pierwsze powstały. I tutaj też będę musiała się zastanowić, które zostawiam, których już nie będę używała. Także tak szybciutko, chociaż na pewno je znacie, bo było głośno o nich bardzo na YouTubie. I nie tylko, także to tutaj sobie przemyślę, raczej wszystkich nie zostawię. Naked Reloaded, to jeśli chodzi o paletę Urban Decay, to jest chyba moja ulubiona paletka. Bardzo fajna, użytkowa paleta. Dalej Naked Heat. Wątpię, żebym ją jeszcze kiedykolwiek użyła, także od razu odkładam, nie ma co tutaj przetrzymywać. Następna Cherry, też raczej nie będę jej już używała. Dalej mamy Oriental Soul z Tune Cosmetics, polska marka również. Przepiękna jest ta paleta. Ona chyba jest we współpracy, tak? Tak, z Danielem Sobieśniewskim. Piękna, piękna paleta. I ja myślę, że będę do niej wracała jeszcze, także ona zostaje. Tutaj z tych paletek z Fenty, szczerze, chyba wszystkich się pozbędę raczej, bo nie używam ich i nie widzę siebie, żebym je jeszcze używała, także odkładam. Tutaj mamy paletkę Karoliny Ziętek we współpracy z Glam Shopem Retro. Piękna, piękna paleta, bardzo fajna. Fajnie, że wyjątkowe są te kolory. Tutaj słuchajcie, naprawiałam sobie już ten cień i on znowu mi odpadł niestety. Taki jeden z bardziej użytkowych, no ale ta paletka oczywiście zostaje u mnie. Tutaj mamy coś z Zoewy, również z sentymentu zostawione palety, których dawno nie używałam, ale no już one na pewno są przeterminowane, także nie będę chyba nikomu oddawała. Ewentualnie sama, jak mnie podkusi, to użyję. Może jakiś nagram taki odcinek właśnie z makijażem, kosmetykami, jeśli jeszcze takie będę miała, których używałam x lat temu, nie wiem, 8 lat w tył czy coś takiego, to tutaj na pewno by się przydała ta paleta, bo to jest właśnie ta Coco Blend, której używałam najczęściej, ale tą też bardzo lubiłam i to jest Rose Golden. Może po prostu komuś z bliskich oddam, jak ktoś będzie na tyle odważny, żeby je dalej używać. Myślę, że z cieniami to nie jest taki problem, gorzej z takimi kremowymi produktami to trzeba wywalać po prostu po terminie. Dalej mam paletę In The Spotlight z Affectu i tutaj mamy, że ona powstała przez tą akademię Pro Makeup Academy i ta paleta jest piękna, chociaż użyłam jej tylko raz. Ale właśnie dzisiaj, nawet jak się zastanawiałam nad paletami, których nie używałam dawno, to mi się przypomniało o tej i bardzo bym chciała ją użyć niedługo. Dobra, muszę trochę przyspieszyć, bo długi ten film. Kwitnąca Wiśnia Agnieszki też z Glam Shopem super zostaje. Tutaj kolejna paleta we współpracy influencerki oczywiście zostaje, Vanessa. Tutaj kolejna paleta Vanessy. Super w ogóle, że słuchajcie, dziewczyny tak się rozwijają, pięknie. I ta paleta też jest super. No co prawda rzadko po nią sięgam, trochę zapominam o niej, ale zostaje, na pewno jeszcze użyję jej. Tą bardzo, bardzo lubię paletkę. To jest jeszcze we współpracy, jak Andzia nie była właścicielką, jedną z właścicieli Maxmo. To powstała ta paletka i ona jest przepiękna. Jeśli chodzi o kolorowe palety, to jest moja ulubiona paleta w mojej kolekcji. Właśnie z takich bardziej intensywnie kolorowych. Tutaj te paletki małe z Inglota, na pewno czegoś się pozbędę.
Dalej mamy abstrakcja, czyli też współpraca Marty i Glam Shopu. Bardzo ładna paletka. Taka, wiecie, spoko, użytkowe dosyć kolory, takie niby intensywne, coś tutaj się dzieje, nie są to nudziaki, ale moim zdaniem nadal ona jest dosyć użytkowa i ładne są te kolory, zwłaszcza ten bardzo lubię. Dużo zostaje. Tutaj mam Glam Shop fiolety. Szczerze trochę żałuję, że ją kupiłam, bo w ogóle jej nie używam, także zobaczymy, co się z nią stanie, ale raczej ją odłożę. Nie, nie to, że jakość jest słaba, po prostu jej nie używam. Tutaj mam magnetyczną, chyba tak pustą paletę. I tutaj mam dwie palety, które zajmują strasznie dużo miejsca, z marki Jeffree Star. Ta jest Blue Blood, a tam dalej mam Blood Sugar. I chyba je zostawię właśnie do jakichś takich bardziej szalonych make-upów. Jeszcze może mi się przydadzą, jak złapię zajawkę z powrotem na jakieś takie kolorowe bardzo make-upy. No ta chociaż jest dosyć neutralna, ale ta druga no to już taka szałowa. Dobra, i to druga szuflada, lecimy z trzecią. No i została ostatnia już szuflada, także już Wam tutaj pokazuję, co mamy. Z Eveline paletki, a dobra, przestawiam sobie podgląd, ciężko mi zobaczyć. Z Eveline paletki bardzo lubię, także one zostają. Tutaj mam paletę Pina z Ingrid. Kolorowa, spoko, ale wątpię, żebym ją jeszcze użyła. Także w jakimś tam tutorialu tylko ją używałam. Tutaj paletka z Vibo, której też już nie będę na pewno używała. Chcę zrobić takie naprawdę porządki, także w tych paletach, które wcześniej Wam pokazywałam, na pewno też jeszcze coś pójdzie do widzenia. Tak zrobi. Tutaj mam paletkę taką z Han, starszą, której też nie używam, także ona też idzie, żegna się, to tak samo. Tutaj mam dwie takie małe z Lovely, które są zamiennikami jakby Huda Beauty, ale ich nie używam. Może wiecie, to przejrzę to tak szybko, te, których się pozbędę, bo stąd sporo pójdzie do odstrzału, a pokażę Wam po prostu, co zostawiam. O, tu mam jeszcze puste palety MAC Smooth, które będę mogła sobie wkładać pojedyncze cienie. Dobra, z tej całej szuflady zostawiam na razie tylko to. To jest naprawdę bardzo mało, bo pokażę Wam później tą kubkę, którą mam tutaj obok szuflady. Jest przeogromna, i czyli po prostu większość palet z tej szuflady pożegnałam. Jeszcze zastanawiam, może coś stąd się pozbędę, także poukładam sobie i pokażę Wam, czego się pozbyłam już tak ostatecznie. No i uwaga, uwaga, jeśli chodzi o to, czego się pozbyłam. Na razie jest to taka wielka góra palet. Myślę, że naprawdę mega, mega dużo się pozbyłam. Chociaż jeszcze się nad niektórymi zastanawiam, także też pewnie pójdą do oddania. Jestem z siebie bardzo dumna, także luźniej od razu się zrobiło w taletce. Może tak bardzo szybko Wam pokażę. Rzucę tylko okiem, chociaż tutaj widzicie, jest luźno, więc się trochę przewracają te palety. Tutaj mam takie, powiedzmy, trochę bardziej z wyższej półki palety. Tutaj niżej mam takie po pierwsze większe palety, które leżą sobie w ten sposób, i palety we współpracach też takie trochę większe, we współpracach influencerek, takie, po które lubię bardzo sięgać. I tutaj na dole mam bardziej takie drogeryjne palety, chociaż też jakaś współpraca się znalazła, jak widzicie, na przykład z Malowanej. Także tak to w tej chwili wygląda. No i tam te kilka palet jeszcze na wierzchu, które mam, plus te malutkie od Hudy. Dobra, także tak słowem zakończenia, jestem mega zadowolona. Dosłownie myślę, że kilka tam powędruję na Vinted, a resztę będę oddawać, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. A i jeszcze policzyłam te palety i to jest przerażające, że z roku na rok, mimo że ja się pozbywam tych palet, to ich przybywa, bo naliczyłam 159 palet. Około 160 palet, mogłam gdzieś tam się pomylić, bo jest tego bardzo dużo, także naprawdę to jest chora ilość. I słuchajcie, ja tego nie mówię po to, żeby tutaj się chwalić, wow, mam taką kolekcję kosmetyczną, bo ja naprawdę, gdybym się nie zajmowała tym, czym się zajmuję, to spokojnie mogłabym mieć taką okrojoną kolekcję tylko tego, czego używam, kończy się, kupuję drugie, kupuję po prostu zapas i tyle. Natomiast wiadomo, że zajmuję się tymi makijażami, ale w związku z tym, że nie robię ich już aż tak dużo jak kiedyś, no to chcę to przekazywać dalej, niech inni korzystają, a zostawiam sobie takie rzeczy, wiem, że nadal sporo zostawiłam, ale zostawiam sobie takie rzeczy, takie produkty, które chcę pokazywać po pierwsze w filmach, które czasami okazjonalnie wykorzystuję na osobach, które maluję, nie maluję ogólnie tak typowo jako wizerunek,
wizażystka, ale czasami znajomych, rodzinę. No i są mi potrzebne po prostu do też filmików na Instagramie i tak dalej. Później jak ktoś chce zrobić bardziej kreatywnego, czy potestować coś innego. No i wiecie, ja też bardzo dużo tych palet dostaję, tutaj wcale tego nie ukrywam. Dużo rozdaję w rozdaniach. Właśnie muszę zrobić, zorganizować jakieś rozdanie znowu, bo jest tego naprawdę dużo, znowu się zebrało. Także na pewno coś będzie. Obserwujcie mnie też na Instagramie, bo tam częściej coś rozdaję. Być może coś, co było na przykład zesłoczowane tylko, albo raz użyte z palet, też po prostu oddam w dobre ręce, żeby ktoś sobie z tego skorzystał. Może osoby, które są początkujące w makijażu, czy próbują się gdzieś tam na Instagramie, czy gdzieś wybić i mają tą kolekcję dosyć małą i chcą sobie poszerzyć, także ja bardzo chętnie oddaję. Tylko proszę nie piszcie do mnie wiadomości. Jeśli będę coś miała do oddania, to wtedy ja sama powiem, że mam do oddania i wtedy okej, odzywajcie. Tak to proszę nie piszcie do mnie takich wiadomości, bo później mam ich setki i ciężko mi jest na wszystko odpisać. Dziękuję Wam bardzo już za oglądanie tego odcinka. Kciuk do góry, jeśli się podobał, może coś z niego wynieśliście, albo chociaż się zainspirowaliście do porządku w swoich toaletkach, czy są większe, czy mniejsze. Nie wnikam, każdy ma prawo mieć tyle, ile chce, także życzę Wam już miłego dnia, miłego wieczoru. Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia. Pa, pa! The sun is shining 24/7, 'cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.